Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku cyklu Moje życie z Mazdą MX-30. Dziś opowiem Wam o 7 ciekawostkach, sekretach tego modelu, o których nie przeczytacie ani w instrukcji obsługi, ani w katalogu marketingowym, ani w teście dziennikarskim, a które być może przydadzą Wam się, jeżeli jesteście użytkownikami tego samochodu, albo po prostu chcecie się podzielić swoją wiedzą z znajomymi podczas wieczornego posiedzenia przy jakimś zacnym trunku. Zaczynamy! Styczeń przyniósł kolejne kilometry na liczniku. W sumie jest ich już ponad 13 tysięcy przy średnim zużyciu energii na poziomie 18,7 kWh na 100 km. Mazda dzielnie przetrwała atak zimy i 20-stopniowy mróz, mimo że parkowała na zewnątrz. Dobrze poradziła też sobie na zaśnieżonych nawierzchniach. Wreszcie w styczniu odwiedziliśmy autoryzowany serwis na aktualizację oprogramowania, dzięki czemu MX-30 lepiej komunikuje się z aplikacją MyMazda. No dobrze, pora teraz na pierwszą ciekawostkę. Ten przewód, który trzymam w ręku, pokazywałem Wam już wielokrotnie. To jest taki podstawowy przewód do ładowania samochodu elektrycznego z gniazdka, na przykład gniazdka garażowego z wtyczką 230 V. Mazda MX-30 ma takie specjalne zabezpieczenie, które nie pozwoli zainicjować, czyli rozpocząć ładowania, jeżeli włożymy tę wtyczkę do gniazdka bez uziemienia, czyli bez bolca. Musi to być gniazdko ze specjalnym bolcem wystającym z pomiędzy dwóch otworów. Dlaczego tak się dzieje? To bardzo proste. Samochód elektryczny to przecież urządzenie elektryczne, które w dodatku ma metalową obudowę. Gdyby doszło do jakiegoś zwarcia przepięcia, jesteśmy wtedy chronieni, bo mając wtyczkę w gniazdku z uziemieniem, nic złego nam się nie stanie. Proste? Być może zauważyliście, że Mazda MX-30 to pierwsza Mazda, którą można zamówić z trójkolorowym nadwoziem, czyli połączeniem czarnego dachu, srebrnymi słupkami i lakierem albo Ceramic Metallic, albo Polymetal Grey, albo firmowym Soul Red Crystal. Ten zabieg wymaga ręcznej pracy w fabryce w Hiroshimie. Trzeba ręcznie polakierować dach i słupki, co trwa dodatkowych 5 godzin. No i oczywiście kosztuje ekstra, ale myślę, że efekt jest tego wart, bo samochód wyróżnia się nie tylko kiedy patrzymy na niego z góry, nie tylko kiedy patrzymy z boku, ale także z tyłu, bo te srebrne słupki bardzo fajnie przechodzą tutaj płynnie w pokrywę bagażnika, tworząc ciekawy efekt. A teraz idziemy na drugą stronę samochodu, do maski. Nie wiem, czy już tutaj zaglądaliście, ale nawet jeśli nie, to być może natknęliście się na jakiś test Mazda MX-30, w którym mogliście przeczytać, że pod maską jest sporo pustej przestrzeni. Dzieje się tak dlatego, że w Japonii Mazda MX-30 dostępna jest z silnikiem spalinowym i Skyactiv G z napędem na przód albo na wszystkie koła i to zajmuje sporo przestrzeni tutaj pod maską, to po pierwsze, a po drugie, ten obszar tutaj, to miejsce, przygotowane jest pod silnik Wankla, mały generator energii elektrycznej, który w przyszłości znajdzie się w elektrycznej Mazdzie MX-30 i będzie doładowywał akumulatory w czasie jazdy, żeby zwiększyć zasięg potrzebny nam na przykład na dłuższe podróże. Ale to nie jedyna ciekawostka pod maską. Pod maską Mazdy MX-30 można znaleźć tradycyjny 12-woltowy akumulator. Pewnie zastanawiacie się, po co? Po pierwsze służy on do tego, żeby wzbudzić cały system i żeby uruchomić samochód. A po drugie, być może pamiętacie odcinek, w którym wyczerpaliśmy akumulator trakcyjny w Mazdzie MX-30 do zera. I musieliśmy poczekać na pomoc drogową, żeby zawiozła nas do najbliższego gniazdka. Ten akumulator 12-woltowy jest potrzebny po to, żeby działały światła awaryjne i światła postojowe, żebyśmy bezpiecznie mogli na przykład zaparkować na poboczu i poczekać na pomoc. Współczesne samochody muszą być maksymalnie bezpieczne, dlatego wyposażone zostały w różne rozwiązania. Sztywne konstrukcje, strefy kontrolowanego zgniotu, poduszki powietrzne, asystentów jazdy dla kierowców. Te wszystkie elementy znajdują się w seryjnym wyposażeniu Mazdy MX-30, dlatego jest to jeden z najbezpieczniejszych samochodów elektrycznych na rynku, co zresztą potwierdziły niezależne testy zderzeniowe Euro NCAP, w których MX-30 otrzymała 5 gwiazdek. Ale to, co mogło zaskoczyć podczas obserwacji filmów wideo z tych testów, to fakt, że tu pomiędzy kierowcą a pasażerem z przodu znajduje się dodatkowa boczna poduszka powietrzna. Właśnie pomiędzy przednimi fotelami jej obecność jest zaznaczona taką specjalną metką. Po co jest ta poduszka? Ano po to, żeby podczas zderzenia bocznego kierowca i pasażer nie uderzyli o siebie głowami, powodując dodatkowe
obrażenia. Jeśli więc zsumujemy liczbę poduszek powietrznych na pokładzie Mazdy MX-30, to mamy ich aż 10, łącznie właśnie z tą boczną poduszką środkową, kolanową dla kierowcy, czy bocznymi poduszkami dla pasażerów z tyłu. Dziś na zewnątrz mroźno, a ja po raz pierwszy tego dnia uruchamiam Mazdę MX-30, minus 4 stopnie Celsjusza na zewnątrz, a w środku za mniej więcej minutę będzie się już robiło ciepło. Jak to jest możliwe? Zaraz Wam pokażę. Mazda MX-30 pod maską ma pompę ciepła. Jak sama nazwa wskazuje, jest to rozwiązanie, które pompuje ciepło do wnętrza samochodu, podobnie jak pompa ciepła w domu, która ogrzewa dom i wodę użytkową. Pokażę Wam, jak to działa. Ta szafa, obok której stoję, to jest domowa pompa ciepła, która ma za zadanie ogrzać cały budynek, a jeszcze dodatkowo wodę, którą się myjemy albo którą zmywamy naczynia. Działa w ten sposób, że pobiera energię, pobiera temperaturę z powietrza na zewnątrz. Nawet jeżeli na zewnątrz jest mróz, to czynnik, który przepływa przez rurki w pompie ciepła, ma niższą temperaturę niż ta właśnie tutaj temperatura otoczenia, co powoduje, że temperatura powietrza, w którym się w tej chwili znajdujemy, ogrzewa ten czynnik, a on następnie jest pompowany do specjalnego kompresora. Tam jest sprężarny, a więc wzrasta jego ciśnienie, co za tym idzie, wzrasta temperatura tego czynnika, no a później trafia już do specjalnego wymiennika ciepła, dzięki czemu ogrzewana jest na przykład podłogówka w domu albo ogrzewana jest woda użytkowa. Następnie ten czynnik wraca do specjalnego zaworu rozprężnego i to jest podobna zasada działania jak w aerozolu, czyli uwalniamy to ciśnienie, ochładzamy ten czynnik z powrotem do temperatury poniżej temperatury otoczenia, czyli tego, co mamy dzisiaj na zewnątrz. No i taki obieg zamknięty krąży, w domu robi się cieplej, woda się podgrzewa. I teraz ta sama zasada, tylko w miniaturze, jest stosowana w Mazdzie MX-30. Takie rozwiązanie jest przede wszystkim bardzo wydajne i energooszczędne, bo oczywiście nie mamy tu silnika spalinowego, który mógłby nam dać to ciepło, które jest nam zimą potrzebne. Nie musimy też używać farelki i nawiewu, która to z kolei farelka czy nagrzewnica zużywa bardzo dużo energii elektrycznej. No właśnie, teraz nam minęła już ta minuta opowieści, a w środku zrobiło się ciepło, więc ja mogę się spokojnie rozebrać i zdemontować mikrofon i zmienić otoczenie. Ruszamy w drogę. Jednym z pytań, które pojawiają się wśród początkujących właścicieli albo tych, którzy dopiero chcą kupić samochód elektryczny, to to, jak zabezpieczone są akumulatory przed potencjalnym ich uszkodzeniem, na przykład w razie kolizji. Dzisiaj specjalnie wjechaliśmy Mazdą MX-30 na podnośnik i zdjęliśmy plastikowe osłony tutaj z części podwozia, żeby pokazać Wam, jak ten samochód jest zbudowany od spodu. Jeżeli mówimy o akumulatorze trakcyjnym, czyli tym, który napędza nam silnik, to jest on umieszczony pomiędzy przednią a tylną osią i umieszczony jest bardzo nisko, dzięki czemu mamy nisko położony środek ciężkości i nie wpływa to na balans samochodu. Najcięższy element jest umieszczony między osiami, czyli tam, gdzie powinien być. Pakiet akumulatorów jest zabezpieczony specjalną stalową ramą. Ta stalowa rama jest mocowana do nadwozia samochodu kilkunastoma bardzo grubymi śrubami, tak żeby wszystko było sztywne i bezpieczne. I ta stalowa rama, która tutaj otacza nam pakiet akumulatorów, pełni dwie funkcje. Z jednej strony ona oczywiście zabezpiecza te akumulatory przed uszkodzeniem w razie, gdybyśmy mieli jakąś kolizję i to jest jeden element. Drugi to jest taki, że ona wpływa pozytywnie na sztywność całej konstrukcji, czyli tak naprawdę przez to, że jest zamocowana do nadwozia w wielu miejscach, przekłada się też na sztywność całego samochodu, dzięki czemu można było się pozbyć słupka środkowego i zamontować te drzwi typu freestyle. A żeby nie doszło do uszkodzenia tych akumulatorów, na przykład poprzez najechanie na jakiś kamień albo na jakiś garb, to specjalnie tutaj w tej przedniej części nadwozia została zastosowana taka dodatkowa belka, która przyjmuje na siebie wszystkie uderzenia w takie właśnie twarde przeszkody. A więc jeżeli mielibyśmy najechać na jakiś duży kamień i potencjalnie uszkodzić te akumulatory, to najpierw uderzymy
w tę przeszkodę tą twardą, grubą belką i poczujemy i usłyszymy, że nie powinniśmy jechać dalej.